Z księgi Proroka Izajasza. Oto Pan, Bóg zastępów, odejmie Jerozolimie i Judzie wszelką podporę, cały zapas chleba i cały zapas wody, mocarza i wojownika, sędziego i Proroka, wieszczka i starszego, pięćdziesiątnika i magnata, radnego i biegłego w magii i znającego czary. Książętami ustanowi im chłopców. Młokosy będą panować nad nimi. Ludzie gnębić będą jeden drugiego i przyjaciel przyjaciela. Wyrostek z sponiewiera starca i prostak dostojnika. To też uchwyci się jeden swego brata wojcowskim domu. Ty masz płaszcz, bądź naszym wodzem. Weźmijże w rękę tę ruinę. Ten zaś się podniesie owego dnia mówiąc: Nie jestem lekarzem. W mym domu nie ma chleba ni szaty, nie czyńcie mnie wodzem ludu. Zaiste Jeruzalem upada i Juda się wali, bo przeciw Panu są ich słowa i czyny, by oczy Jego chwały obrażać. Stronniczość ich świadczy przeciw nim, jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie ukrywają go. Biada im, bo sami sobie gotują nieszczęście. Szczęśliwy, sprawiedliwy, bo pozyska dobro, zażywać będzie owocu swych czynów. Biada złemu, bo odbierze zło, bo według czynów jego rąk mu odpłacą. Ach, mój lud, młoko z go i kobiety nim rządzą. Ludu mój, przywódcy twoi cię zwodzą i burzą drogę, którą kroczysz. Pan powstał, by wszcząć rozprawę, stoi, by toczyć spór ze swoim ludem. Pan wchodzi na rozprawę ze starszymi swego ludu i z jego książętami. To wyście spustoszyli winnice, coście biednemu zrabowali, jest w waszych domach. Jakim prawem uciskacie mój lud i przygnębiacie oblicza ubogich? Wyrocznia Pana, Boga Zastępów.